Eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmyk w naszym studiu. Rozmawiamy o frankowiczach, jak przed chwilą w części radiowej rozmowy. Przed wyborami słyszeliśmy konkretne zapowiedzi, konkretne obietnice. Prawda. Trzeba pilnie znaleźć rozwiązanie problemu, bo frankowicze są w bardzo trudnej sytuacji w wielu przypadkach. Po wyborach, minęło kilkanaście miesięcy, usłyszeliśmy od prezesa Kaczyńskiego, że frankowicze powinni wziąć sprawy w swoje ręce, bo żyjemy w takich warunkach, jakich żyjemy, realia są takie, jakie są, nie da się ich przeskoczyć. Panie redaktorze, najpierw musieliśmy poczekać na zmiany w Narodowym Banku Polskim i w Komisji Nadzoru Finansowego. One się dokonały. Krok po kroku te dwie instytucje przygotowują rozwiązania, które, tak jak słyszę od prezesa NBP-u, a nie mam prawa nie wierzyć temu człowiekowi, przygotowane są rozwiązania, które przymuszą w sposób ekonomiczny banki do przewalutowań w porozumieniu z frankowiczami. I na to rozwiązanie czekam. Tyle, rzeczywiście, panie pośle, prezydent mówił wprost frankowiczom właśnie o takim konkretnym rozwiązaniu, które miałoby polegać na przewalutowaniu kredytów według kursu, po jakim były brane, ale w ustawie, którą przygotował i która jest procedowana w Sejmie, nie ma o takim rozwiązaniu mowy. To jest maleńki kroczek na tej drodze. To jest ulga związana z tak zwanymi spreadami. Ona ma oddać frankowiczom to, co nadpłacili chciwym bankom. I myślę, że to jest dobry kroczek w tę stronę. Teraz, jeżeli rzeczywiście przy pomocy instrumentów ekonomicznych przygotuje się rozwiązania, które będą przymuszały banki do tego, żeby one proponowały frankowiczom przewalutowania, to moim zdaniem dojdzie do porozumień dwustronnych, tych, którzy będą tego rozwiązania chcieli, i w ten sposób sytuacja powoli się będzie rozwiązywała. Ale to wciąż jest co innego, niż obiecywaliście państwo przed wyborami. Trzeba wziąć pod uwagę taką sytuację, że gdybyśmy wprowadzili to ustawą, to pojawiły się ze strony właścicieli zagranicznych banków groźby, że w ramach ochrony inwestycji dokonanych tutaj w Polsce będą domagały się ich macierzyste firmy gigantycznych odszkodowań. A przed wyborami tego państwo nie wiedzieli. Panie redaktorze, nie znali tego ryzyka. Nie sądziliśmy, że taka będzie reakcja właścicieli, ale wydaje mi się, że właśnie te dobrowolne porozumienia omijają tę wielką rafę. Inny przykład, i wreszcie jest ostatnia rzecz, bardzo ważna. Rozwój gospodarki powoduje umocnienie złotego i w związku z tym sytuacja frankowiczów, ponieważ frank wobec złotego słabnie, wyraźnie się poprawia. Czy tak wyraźnie, to pewnie dyskutować będą z panem za chwilę na internauci. 4,30 na przepraszam, prawie 5 na, jeżeli dobrze pamiętam, już niecałe 4, to jest znaczący postęp. Inny przykład. Prawo i Sprawiedliwość przed wyborami obiecało, że kiedy będzie rządzić, zlikwiduje gabinety polityczne. Ba, nawet 2 razy w opozycji składało konkretne projekty ustaw, przekonując, że trzeba tutaj znaleźć oszczędności, a poza tym to są przybudówki partyjne, trzeba to wreszcie przeciąć, zlikwidować. Gabinety świetnie działają dzisiaj także. To znaczy, nie wiem, czy świetnie działają, nie wiem, czy są w pełni wypełnione. Nie przyglądam się. 100 osób w gabinetach politycznych ministrów. No, ale tych ministrów jest naprawdę sporo. Być może do końca kadencji. W poprzedniej kadencji też były. Być może do końca kadencji z tego zobowiązania się wywiążemy. Kadencji, panie pośle, przecież to jest żart. Nie, no panie redaktorze, na realizację postulatów, które zgłosiliśmy w programie, mamy przynajmniej 4 lata, jeżeli nie więcej. Proszę mi wyjaśnić, jaki jest sens likwidacji gabinetów pod koniec kadencji. Panie redaktorze, jeżeli dojdziemy do wniosku, że one nie tylko nie pomagają w realizacji pracy ministrów, ale przeszkadzają, to z tego zobowiązania być może się wywiążemy. Kiedy tego byliście nie w opozycji, wiem, panie jestem pośle, członkiem rządu. Kiedy byliście w opozycji, przekonywaliście, że trzeba je zlikwidować, bo są przejawem upartyjnienia państwa. Teraz pan tłumaczy, że trzeba sprawdzić, czy one dobrze działają. No nie, no albo się mówi, że czarne jest czarne, białe jest białe, albo raz się relatywizuje. Rządzimy tak jak pan zaledwie teraz. 1,5 roku. Proszę być cierpliwym. Mamy jeszcze przed sobą 2,5 roku. To jasne, to jest oczywiste. Przed wyborami słyszeliśmy zapowiedź zapisaną w programie politycznym Prawa i Sprawiedliwości, taką oto: zadbamy o powrót gabinetów stomatologicznych i opieki pielęgniarsko-lekarskiej do szkół. Tak było przed wyborami, a po wyborach w tym studiu minister zdrowia Konstanty Radziwiłł przyznaje w taki oto sposób. Ani nie ma tylu stomatologów, ani nie ma chęci do tego, żeby te gabinety tam zrobić, a już nie mówiąc o ogromnych pieniądzach. Nie sądzi pan, że część wyborców może się czuć zawiedziona, rozczarowana, a być może nawet oszukana?
Panie, nie znam dokładnie sytuacji w ochronie zdrowia, ale z tego, co wiem, w reformie edukacji pani minister Zalewska tego rodzaju postulat jednak zawarła. Ale minister zdrowia nie pozostawia złudzeń. Nie, nie ma na to pieniędzy i nie ma o co o tym marzyć. Może nie będzie to robione środkami ministra zdrowia, tylko środkami ministra edukacji. Nie wiem, czy ten problem jest pierwszoplanowy w reformach, które dokonujemy, ale tam, gdzie to będzie konieczne, gdzie rzeczywiście ta opieka stomatologiczna jest bardzo oddalona od dzieci, uważam, że trzeba to zrobić. I to trzeba zrobić w porozumieniu z samorządami. Myślę, że dobry wójt w sytuacji, kiedy ta opieka będzie rzeczywiście potrzebna w jego szkołach, czyli w sytuacji, kiedy powiedzmy dotyczy to miejscowości oddalonych od miast i są w tym zakresie kłopoty, rzeczywiście we współpracy z ministrem edukacji będzie gotowy ze środków pochodzących z edukacyjnej dotacji. Będzie w stanie coś takiego zrobić. Prezydent też zmienił zdanie. Słyszał pan na pewno, nawet w Brukseli pewnie było o tym głośno, bo prezydent mówił tuż po wygranej, że chce być takim prezydentem, żeby po jego kadencji wszyscy mogli powiedzieć, czy jak najwięcej osób mogło powiedzieć, to był prezydent wszystkich Polaków. A teraz przyznaję wprost, bez ogródek. Nie będę prezydentem wszystkich Polaków, bo nie można być prezydentem wszystkich Polaków. To jest po prostu niemożliwe. Panie redaktorze, z obserwacji działań prezydenta widzę, że absolutnie stara się, żeby wychodzić ponad ten układ partyjny i sięgać do tych grup, które z Prawem i Sprawiedliwością nie są związane. Ale już nie trzeba go bronić. On sam powiedział, że to się nie da zrealizować. Być może w ciągu pierwszych 5 lat się nie da. Miejmy nadzieję, że prezydent Duda będzie 2 kadencje i wtedy to jego marzenie przy końcu 2. kadencji się spełni. To jest długofalowa marzenie. Praca. Jesteśmy podzieleni i rzeczywiście wymaga to olbrzymiego zaangażowania i myślę, że jednak trochę zasypywania tych rowów sporu. To jeszcze jedno pana marzenie. To na pewno pan w tym się świetnie orientuje. Fragment programu Prawa i Sprawiedliwości, w którym napisali państwo tak. Polski rolnik nie jest gorszy od francuskiego czy niemieckiego, dlatego nie ma zgody, żeby otrzymywał znacznie niższe w porównaniu z tamtymi rolnikami dopłaty bezpośrednie. Rząd PiS doprowadzi do zakończenia upokarzającej dyskryminacji polskich rolników w Unii Europejskiej i zapewni im równoprawne, godne traktowanie. Konkretne pytanie, konkretna odpowiedź. Kiedy polski rolnik będzie równoprawnie traktowany z francuskim, niemieckim? Kiedy te dopłaty rzeczywiście będą wyrównane za czasów rządów PiS? Wie pan, poprzednia koalicja niestety przesunęła sporą część środków przeznaczonych na dopłaty. Zostawmy Platformę. Ale nie, panie redaktorze, to pieniądze pochodzą z tego wieloletniego budżetu. On został ustalony na lata 2014-2020. Pisząc program, wiedzieli państwo o tym doskonale. Jeżeli pan pozwoli, to muszę to wyjaśnić, skoro padło pytanie. Platforma zdecydowała się wziąć pieniądze z dopłat bezpośrednich i przesunąć je do drugiego filara. Niestety Komisja Europejska na to pozwoliła, więc nie jesteśmy w stanie zrobić tego do roku 2020, ale na pewno... Czyli w tej kadencji nie ma mowy o tym, żeby ta zapowiedź została zrealizowana. Ponieważ Platforma inaczej podzieliła pieniądze, zabierając pieniądze z dopłat bezpośrednich. Szkoda tylko, że nie napisali tego... Panie pośle, szkoda tylko, że nie napisali państwo tego w tym programie, wiedząc, przecież te pieniądze były wtedy jeszcze dzielone. To było podzielone w kraju już wtedy, kiedy nasz program powstał. Od następnej perspektywy finansowej na pewno środki na rolnictwo będą podzielone tak, żeby środki na dopłaty bezpośrednie były większe niż są w tej perspektywie finansowej. Platforma Obywatelska pyta ministra Jurgiela tak. Dlaczego polscy rolnicy w czerwcu nie otrzymają wszystkich dopłat i czy to prawda, że to z powodu nieudolności prezesa Obajtka, czyli agencji, która za to odpowiada rolniczej, który prowadził przetarg na system informatyczny, który nie działa? Panie redaktorze, Platforma próbuje przykryć w ten sposób własne błędy. Chcę poinformować państwa, bo rolnicy to doskonale wiedzą. Dopłaty za rok 2016-17 wypłacone są w kwocie 92%. To jest 13,5 miliarda zostało przekazane rolnikom. Zostało 8%. I te 8% do końca czerwca będzie przekazane? Do końca czerwca będzie przekazane. To są drobne rzeczy związane z opłatami rolno-środowiskowymi, tam gdzie są wątpliwości i tak dalej. To nie jest duża kwota i agencja się z tego wiąże. Jeżeli chodzi o system informatyczny, poprzednia koalicja opóźniła przetarg na ten system o rok.
to my startowaliśmy z trudem, została zmieniona umowa, podpisany aneks. Rzeczywiście tutaj jest opóźnienie, ale nie ma zagrożenia, żeby nie wypłacić pieniędzy za lata 2017-18, za rok gospodarczy. Nie ma tu żadnych zagrożeń. Uspokajam rolników, tych, którzy słuchają tej stacji. Panie pośle, panie doktorze, byłby pan lepszym ministrem rolnictwa niż pan minister Jurgiel? Wie pan, no nigdy nie przemierzałem się do tego stanowiska, więc nie wiem. Nie aspiruję do tego stanowiska. Uważam, że minister Jurgiel bardzo dobrze wywiązuje się ze swoich obowiązków, więc nie widzę powodów, żeby na ten temat spekulować. A jeśli pan prezes Kaczyński zadzwoni i powie, panie pośle, ojczyzna wzywa. Wie pan, prezesowi się nie odmawia, ale nie sądzę, żeby były powody do tego. A to powinien pan powiedzieć, to nie pan prezes do mnie zadzwoni, tylko pani premier, bo przecież pani premier kieruje rządem i dobiera sobie współpracowników. Muszę panu powiedzieć, że rząd, który został stworzony, był tworzony rzeczywiście przez panią premier i pana prezesa, co jest oczywiste, ponieważ to Prawo i Sprawiedliwość wygrało te wybory i to Prawo i Sprawiedliwość jest zapleczem tego rządu. Pana kolega Zdzisław Krasnodębski, pan profesor, rano w tym studiu mówił tak. Są ministrowie, którzy nie cieszą się popularnością, są pewnym obciążeniem politycznym, powiedział pan profesor w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Kto zdecyduje o wymianie takich ministrów tak naprawdę? Wie pan, pewne zmiany w rządzie były po pierwszej części kongresu, z tego co pamiętam, drobne. Zbliża się druga część kongresu, będzie ocena zarówno rządu, jak i poszczególnych ministerstw. I znowu, jak sądzę, pani premier i w jakimś sensie komitet polityczny takiej oceny dokona. Potem być może będą jakieś zmiany. No właśnie, tego nie wiem, komitet, nie wyprzedzajmy faktów, nie jestem od oceniania rządu. Komitet polityczny na samym początku akceptował i panią premier, i cały skład Rady Ministrów. Prawda. Czyli teraz też musiałoby być podobnie, rozumiem. Tak, jak sądzę, tak będzie ta zasada w naszej partii jest absolutnie zachowana. Jesteśmy demokratyczną partią. Wbrew temu, co się sugeruje, że rządzi tą partią tylko jedna osoba. Czyli nie jest tak, że pani premier Beata Szydło ma pełną dowolność, wolną rękę w wybieraniu sobie współpracowników. Nie, panie redaktorze, naprawdę pani premier mówiła o tym bardzo otwarcie. Zapleczem rządu Prawa i Sprawiedliwości, zapleczem tego rządu jest Prawo i Sprawiedliwość i to Prawo i Sprawiedliwość, partia, ma prawo do oceny jego funkcjonowania. I tutaj nic się nie zmienia, nie mamy nic do ukrycia, zapewne tak będzie. To oznacza, że pani premier po prostu nie ma wolnej ręki. Nie, no pani premier jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości. I musi się liczyć z komitetem politycznym. Członkinią komitetu politycznego i oczywiście w doborze ministrów ma decydujący głos, ale akceptacja musi być komitetu politycznego. Tak było wcześniej, tak będzie i teraz. Nic nadzwyczajnego. Wydaje mi się, że w dobrze funkcjonującej partii, która wygrywa wybory i rząd jest jej emanacją, tak powinno być. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo za rozmowę.